Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam i pokażę, jak wprawić zastrzał w konstrukcję drewnianą, czyli belka ukośna, która idzie od góry narożnika domu po ukosie, czyli od oczepu do murłaty, i przeciwdziała to oczywiście położeniu się całej na przykład ściany, czy nawet całego budynku na boki. Zobaczcie, tutaj w trakcie budowy można posłużyć się na przykład taśmami perforowanymi stalowymi, czyli wtedy dajemy sobie jedną taśmę, czy nawet w drugą stronę. Jeśli mamy jakąś bardzo długą ścianę, możemy dać kilka tych zastrzałów oczywiście. Ważne, żeby zastrzały były w dwie strony, czyli w jednym narożniku idzie tak, a w drugim narożniku na końcu idzie w przeciw tak, najprościej obrazując. I zobaczcie, ja tutaj sobie w trakcie budowy, kiedy rozpoczynałem ten narożnik, przykręciłem słup pionowy do murłaty, a później zastrzały pełnią funkcję, czy te płyty pełnią funkcję zastrzałów. Oczywiście ustawiamy to do pionu i wtedy możemy sobie przykręcić. I dzięki temu wiem, że ten słup na pewno jest pionowy. W dwóch osiach, nie? Czyli w tą i w tą stronę. I teraz wstawimy tutaj ten zastrzał. Myślę, że no można byłoby tutaj w tym pierwszym polu, ale myślę, że sensowniej będzie go puścić przez dwa pola, czyli będę musiał wyciąć tutaj. Zrobimy to nie na zakładkę, tylko na dwa wpusty w ten sposób. Czyli tutaj sobie to gdzieś natniemy. To zobaczymy, czy nie będę musiał przesunąć, może troszeczkę wyżej albo troszeczkę niżej, się okaże. I kątownik jeszcze przełożymy na drugą stronę, żeby dołem zastrzału można było stanąć na murłacie. To wszystko? Myślę, że tak. Grubość zastrzałów taka sama jak grubość belek w ścianach, czyli tutaj mam 95 mm. I ostatnia chyba tutaj tylko podpowiedź, że zrobimy to tak, żeby belka, ten zastrzał, dotykała czołem do oczepu i do murłaty. Można byłoby też kombinować, że na przykład częściowo dotykałoby słupa w ścianie, ale zrobimy to jednym cięciem. Myślę, że temat fajny i przyjemny, nie? Tym bardziej, że pogoda jest piękna. A dla osób, które na przykład mówią, że a tam po co, przecież na przykład kiedy przykręcimy do tego elewację albo jakąś płytę, to ta płyta stworzy nam taki zastrzał, no bo pomyślcie sobie, że zakładamy tutaj formatkę płyty i tą płytę przykręcamy w wielu miejscach. Tak, zgadza się, to płyta, na przykład ta OSB, tak gdybym chciał tutaj na przykład przykręcić od zewnątrz czy od wewnątrz, faktycznie będzie pełniła funkcję zastrzału, ale jeśli mamy to w środku, to na pewno konstrukcja nam się nie zawali, bo inni zastrzałów nie dają. Chociaż tutaj wydaje mi się, że było popełnione jeszcze kilka innych błędów. Zobaczcie sami. Ale urwał, nie? Taka chata i runęła. Więc bierzemy się do pracy, żeby nam się tutaj nic nie rozwaliło. Zobaczycie co i jak.
I zastrzał wykonany. Jeden zamek, drugi zamek, zacięcie pod kątem na górze i na dole. I tyle. Pamiętajcie, żeby nie zrobić tego zbyt luźno, no bo wtedy będziecie dociągając krzywić tą konstrukcję, czego oczywiście nie chcemy. Rysując te rzeczy tutaj, pamiętajcie, że później linia ołówka powinna zostać na materiale, czyli tniemy po tej wewnętrznej części. I tyle. Powinno wytrzymać. Tutaj absolutnie teraz w tą stronę nie ma prawa drgnąć. Tutaj jeszcze widzicie jest to, bo tej ściany jeszcze nie ma. Tutaj będę jeszcze to robił. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, lajki, subskrypcje, komentarze. To wszystko jest mile widziane z Waszej strony. A ja zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!